Ok, więc witam serdecznie wszystkich przybyłych, ale też zakładam, że widownie, nie wiem, to jest w internecie, chyba tak, internetową widownię również witamy. Ja się nazywam Mateusz Szlachtycz i mam tutaj przyjemność poprowadzić spotkanie. Pan Joel Alessandra jest tutaj naszym dzisiejszym bohaterem. Jest to autor komiksu, zarówno rysownik i scenarzysta, Wędrówka przez Morze Czerwone. No, zacznijmy może od tego, w ogóle jesteś tutaj, nie wiem, pierwszy raz w Polsce, pierwszy raz na naszym festiwalu, więc może podziel się kilkoma wrażeniami. Raz. Okay, mikrofon. You listen to me? Everybody? There's so many people, it's incredible. At least three. it's my second time in Poland, in this festival. And I'm really impressed by... I'm not known at all in Poland. I'm a bit known in France and Belgium. And Turkey as well, but in Poland I'm not known at all. And I'm really impressed by all the copies we signed last year and this year. For example, yesterday, during the day, I signed my autographs are with watercolors and etc. So it takes 10 minutes around. And we did more than 60 books yesterday. So it's huge for a country where I'm not known at all. So I'm really happy and really impressed by the pressure the people have to see brand new comics books and brand new author from France and everywhere. So, I answer? Yeah. To nie jest mój pierwszy raz na festiwalu. Jestem bardziej znany, wydaje mi się, że jestem bardziej znany w Belgii i we Francji. Natomiast byłem zdziwiony, wczoraj podpisywaliśmy komiksy i robiłem rysunki akwarelami i zrobiliśmy jeden rysunek, zrobienie jednego rysunku trwa 10 minut. Zrobiliśmy tych rysunków 60, więc byłem naprawdę zszokowany. I jest to miłe uczucie, kiedy przyjeżdża się do kraju, w którym myśli się, że nie jest się znanym, a tak naprawdę ludzie przychodzą i podpisuje się komiksy. A właśnie, gdybyśmy mogli właśnie ustalić, w takim razie, jaką recepcję miał komiks we Francji na rynku frankofońskim, jak został odebrany? You don't know the inside. Maybe we can show some pages, but it's not a classical comics book. I mean. I use a lot of photographs in my comics books, and a lot of sketchbooks as well, because all my work is around traveling. I travel a lot in Africa, in Asia. I used to live more than 2 years in East Africa, and so I travel every year since 20 years, at least three times in Africa, and all my travel. During my travel, I drew a lot on my sketchbooks, personal sketchbooks, small sketchbooks, like if I show you some pictures, I will show you if I find, you see some sketchbooks like that, and I use it directly in my books, and it's not usual in comic strip. Mixing photograph, sketchbooks, and drawings, really fast drawings like that. So it's unusual, and I'm really happy to see how the public receive this kind of books, because it's new, I hope, and not classical. So I'm really happy, because we sold a lot of copies in France and Belgium, so it's really good. We France and Belgium we sold a lot of copies, but it's komiks, który stworzyłem, jest komiksem niezwykłym ze względu na to, że wykorzystuje nie tylko szybkie szkice, ale też zdjęcia z moich podróży. Przez ostatnie 20 lat mieszkałem i w Azji, zarówno w Azji, jak i w Afryce, więc jestem zadowolony, że komiks stworzony w tak niezwykły sposób, bo nie jest to klasyczny komiks, ma tak dobry odbiór
i sprzedaliśmy tak wiele kopii. No właśnie, ten komiks mi przypomina trochę, jest taki bardzo ciekawa pozycja fotograf. Właśnie taki bardzo biograficzny komiks, właśnie myślę, że przypominający mi właśnie tą pozycję, czy ten właśnie komiks fotograf był jakąś inspiracją i też właśnie tak czuję taki zew przygody, trochę jak Corto Maltese, czy to też była jakaś inspiracja właśnie dla autora? Yes, of course. I used to live in the country where Hugo Pratt, the author of Corto Maltese, was living when he was young. And when you go in these kind of countries, you feel completely the art of Hugo Pratt, really, in the atmosphere, in the countryside, in the country as well. So I'm really influenced by him. And other people like Lustal, maybe you know Lustal, which is more watercolors and sketchbooks. I'm really influenced by these characters. And even for the stories, Hugo Pratt is the master of adventure. I love his stories. He mixed mysticism, history, literature, and I put a lot of literature in my comic strip. Books as well, like Arthur Rimbaud, poets, or Kessel, or great French writers, writers for adventure. And Hugo Pratt did the same thing. So yes, I'm definitely influenced by him. Jestem zdecydowanie Hugo Pratt mnie zainspirował. Mieszkałem kiedyś w kraju, w którym Hugo Pratt wychowywał się jako dziecko, więc zdecydowanie cała moja praca jest zainspirowana jego twórczością. Inspirują mnie motywy, które wykorzystuję w swoich książkach. Więc absolutnie tak, jestem zainspirowany wszystkim, co robi. No to jest właśnie taki... może jeszcze w ogóle właśnie ustalmy, bo tak jak ja sprawdzałem w internecie, to ja zrozumiałem, że to był twój debiut komiksowy. Więc po pierwsze ustalmy właśnie, czy faktycznie jest to twoja pierwsza pozycja. I właśnie, a jeżeli to był twój debiut, to dlaczego taki późny? Czy właśnie nie planowałeś wcześniej robić komiksów? Co cię pchnęło, że właśnie teraz zacząłeś? I think we have lost a bit this spirit nowadays, this classical... this spirit of literature, adventure, telling true stories of people. I think we have a bit lost that with mangas, with comics, American comics, etc. I like it, but it's not my kind of comics I like. I read, but I like it as well. But I think with all that, we have lost a bit the spirit, the Hugo Pratt spirit. Myślę, że obecnie zgubiliśmy trochę ducha Hugo Pratta, zważywszy na to, że czytamy mangę i nowoczesne komiksy nie oddają tego, więc autor myśli, że zgubiliśmy trochę duszę całego procesu. Okej, w takim razie ustalmy właśnie teraz, porozmawiajmy właśnie znaczy, jeszcze tak, ja bym chciał przedstawić na poziomie jeszcze formy tego komiksu, bo za chwilę przejdziemy do treści, bo ta forma jest zawsze tym pierwszą impresją, którą się ma, biorąc z album, a to jest album oczywiście niezwykły, więc właśnie gdybyś jeszcze nam opowiedział więcej o technice, którą stosujesz, bo widzę, że tutaj dużo jest farb wodnych, bardzo ciekawy kolor jest tutaj, ale też masz piękną, szlachetną kreskę, więc powiedz, czy jesteś absolwentem jakiejś szkoły, w jaki sposób ją sobie doskonaliłeś. I też właśnie mam pytanie właśnie o proporcje tutaj tych autentycznych szkiców, które robiłeś, bo tutaj się czuję takie, że jakbym przeglądał notatnik rysownika, więc właśnie jakie to są proporcje tych rysunków takich prosto ze szkicownika, kiedy byłeś w Afryce, a tego, co zrobiłeś już post factum. First of all, about the formation
what I did. I did an art school in Paris, studying, it's really strange, but internal architecture, so I'm an architect. Autor, jeżeli chodzi o jego wykształcenie, autor studiował we Francji, w Paryżu, wystrój wnętrz. I did 6 years in that school. 6 lat spędził właśnie na uniwersytecie. And the amazing thing about that school is we had a lessons called History of Art. Podczas swoich studiów autor miał niesamowite zajęcia historii sztuki. And the lesson was to go walking in Paris and drawing all the buildings, the balconies, the architecture, and so the spirit of sketchbooks grows with the school for me. Zajęcie to polegało, historia sztuki polegała na tym, że uczniowie chodzili, studenci chodzili po Paryżu i rysowali budynki, więc szkicownik autora rósł razem z każdymi zajęciami. So I keep this technique for my comic strip books. About the techniques, how does it work for me? I take a lot of pictures when I travel. I take a lot of pictures and I always have a sketchbook with me. Autor podczas swoich podróży robi dużo zdjęć, zachowuje ze sobą i na tej podstawie tworzy swoje rysunki. So I draw people, I sit down in Africa, in the middle of nowhere, you know, and suddenly there's a lot of kids arriving, and that's really fun. So I draw, and I keep photographs and my sketchbooks create my... I use it for the books directly, I scan my sketchbooks directly, but I create other drawings according to the photograph I took and the sketch I did. Autor często siadał sobie w Afryce w centrum niczego, rysował ludzi, ale też często tworząc swoje komiksy, korzysta ze zdjęć, które zrobił podczas podróży i właśnie z tych szkicy, skanuje szkice i potem używa obu tak naprawdę nośników zdjęć i szkicy, żeby stworzyć swój komiks. And I don't use ink at all. I never use ink. I do a sketch. I put it on a light box. Do you know what is light box? A big table with light under. I put my sketch. I took a big piece of paper, watercolor paper. I put it on the light box. And I draw it with a pencil, not ink at all, just pencil. Okay. And then I put it on another table and I use watercolor directly, so no computer at all. Autor nie używa w swoich pracach tuszu. Cały proces polega na tym, że zeskanowany szkic jest kładziony na specjalnym stole, który jest podświetlany. Autor obrysowuje szkic ołówkiem, a potem nakłada na niego akwarele na zupełnie innym stole, tak żeby wszystko wyglądało ładnie. And with watercolor, I only use the computer to clean the watercolor. I scan it, and I clean it on Photoshop, and that's it. And I keep it like that. Po nałożonych akwarelach autor skanuje swój rysunek i jedyne, co robi na komputerze, to czyści kolory, żeby wszystko wyglądało ładnie i czysto. I to jest jedyne, do czego używa komputera. Okej, więc przejdźmy może teraz do treści, do scenariusza, do historii, która jest opowiedziana. Ta historia jest... zacznijmy właśnie od tego, gdzie przebiega granica między faktami a fikcją literacką, autorską. I have no imagination at all. I don't know how to invent a story. I'm really crap in these kind of things. Nie mam w ogóle wyobraźni. Jestem fatalny, jeżeli chodzi o wymyślanie historii. So I keep all my own experience on the field in Africa, in Asia, in China, everywhere. And this story, for example, it's 80% true. Zachowuję wszystkie moje doświadczenia z Afryki lub z Azji. W ten sposób tworzę historię i ten właśnie komiks został w 80% stworzony z moich własnych doświadczeń.
It's a story about pirates, modern pirates in the Red Sea, as you can see in television with Somalian pirates, etc. Jest to historia o piratach, nowoczesnych piratach, piratach XXI wieku z Somalii i tak dalej. And the main character of the book is a friend of mine who's a mercenary. He asked a mercenary from the French army, etc., to go on boats and to fight two pirates. It's a true story. It's a real friend of mine. So I only tell his story and that's it. Główny bohater tego komiksu jest moim kolegą. Jest to komiks oparty na faktach. Mój kolega był misjonarzem francuskim, który został poproszony o to, żeby wybrać się na łodziach i szukać piratów. And the only fiction thing is my friend is dying at the end of the book, but he's not dying in truly. Jedyna fikcyjna rzecz, jaka zdarza się w komiksie, to śmierć mojego kolegi na samym końcu, ale tak naprawdę to się nie wydarzyło. And it's the same for other books. Like, for example, I just finished a book in France about whiskey. And it's the story of my aunt-in-law, the aunt of my wife, who's British. And it's a story about whiskey, and it's a travel in distilleries in Scotland, etc. No fiction. It's just, we call it in French, reportage dessiné. To samo tyczy się innych moich komiksów, innych moich książek. Na przykład skończyłam niedawno książkę dotyczącą whisky. Jest ona bazowana na historii mojej ciotki, mojej żony. Opiera się na historii podróży przez Szkocję. I taki rodzaj komiksu nazywamy we Francji komiksem reporterskim. To jest historia, która właśnie jest... No właśnie tak jakby przygody Corto Maltese współczesne, że gdyby Corto Maltese żył dzisiaj, to pewnie właśnie by w tym miejscu pewnie był, gdzie jest zlokalizowana akcja. Więc właśnie opowiedzmy o tym miejscu, bo to jest miejsce dosyć niesamowite. Gdybyśmy właśnie poprosili o taką scharakteryzowanie właśnie tej specyfiki okolicy Półwyspu Somalijskiego, jak to rzeczywiście wygląda, czy rzeczywiście tam cały czas ci piraci działają, czy te wszystkie medialne tutaj jakieś tam informacje, które docierają, są prawdziwe? Yeah, it's absolutely true. All the information I give about the story, how the pirates started in Somalia, all the traffic there is in Kenya, etc. It's true information. It's I of course I traveled there. I went to Somalia. I went to Kenya. I used to live in Djibouti and to investigate on the field. Of course, it's really like journalism, but with comic strip and a bit of fiction, as you say before. But it's a kind. We can speak about journalism with comic strip. It's something I'm really close to this kind of expressing modern comic strip. I think when you say this is classic, why do you follow Hugo Pratt as classical? It's classical, and I don't want to lose this spirit. But I add the journalism. I don't know, a way of explaining things. I am clear on that. Tak, oczywiście wszystkie historie są prawdziwe, jeżeli chodzi o Półwysep Somalijski, o piratów i o cały rynek przemytu, który tam występuje. Mieszkałem w Somalii, w innych krajach Afryki. Byłem tam, więc to są doświadczenia z pierwszej ręki. Dobra, w każdym razie teraz jakbyśmy jeszcze mogli na to spojrzeć właśnie tak jeszcze bardziej właśnie dziennikarsko, bo po prostu, no bo tam, jak rozumiem, no jest pewien chaos. Somalia jest miejscem, gdzie już zdaje się od lat właściwie nie ma, zdaje się, rządu.
jest tam jakby rebelia, więc gdybyś właśnie mógł opowiedzieć trochę więcej, czy ta sytuacja w ogóle ma jakieś rozwiązanie, czy tam w dalszym ciągu będzie to trwało tak w nieskończoność, czy jest możliwość, żeby właśnie przywrócić tam jakiś w ogóle, no, nazwijmy to, porządek. The main problem, to explain shortly the problem in Somalia, well, it's in something started in 1992. They killed Siad Barre. Siad Barre was the president of Somalia, so he was finished. And then it was a big mess in Somalia because there's a lot of tribus and with sorry. Żeby zacząć opowiadać o tym, co się dzieje w Somalii, trzeba zacząć od tego, że w 1992 był zamach na prezydenta Somalii. And it's a problem of fighting between a lot of own chief. There's, I don't know, several, maybe 15 or 20 local chief fighting together in Somalia. So. I problem polegał na tym, że po śmierci właśnie tej jednej osoby trwają walki między kilkunastoma ludźmi, kilkunastoma osobami, które są u władzy w Somalii. Okay, and with this mess, all the big countries like France, England, India, etc. went to fish into the Somalian water without permit, without nothing, and killing all the fishes and etc. I ze względu na ten bałagan, który powstał, kraje takie jak India, Francja czy Wielka Brytania zaczęły bez żadnego pozwolenia wędkować, zaczęły łowić ryby, wybijając praktycznie całe stada ryb, całe ławice. And then the fishermen had no jobs, no way to feed their family. I potem ze względu na to właśnie rybacy nie mieli w jakiś sposób wyżywić swoich rodzin, nie mieli jak pracować. And they start to attack boats to make money and to tourism boats and tankers, big tankers or petroleum or you know. I zaczęli, ze względu na to zaczęli atakować statki turystyczne, statki, które przewoziły rozmaite towary, tak na przykład jak statki przewożące paliwo, ropę. And then there's another thing arrived, are the Shebab, maybe you heard of Shebab. They are Muslims like Al-Qaeda or like, and Shebabs are in Somalia and in Kenya as well. And they started to organize the traffic with pirates, and all the money they take from the boats, when they attack boats, and when they put it in Kenya, in buildings, etc. So it's, how do we say, cleaning money with... I wtedy też wkroczył Shabab, który miał swoje dwie siedziby w Kenii i w Somalii, zaczął organizować cały ten ruch, całe te ataki pirackie. Natomiast wygląda to tak, że oni czyszczą pieniądze, które zrabują, inwestując w kraju, w budynki, w infrastrukturę. And we can find in Nairobi, in the Kenyan capital, all one area with Somali people cleaning money, and it's like a kind of mafia, you know. And the poor fishermen in Somalia, they attack, they've been killed and etc. for a little money, and all the money is for the Kenyan, the Somalian people in Kenya who organize the traffic, you know. Na przykład w Nigerii jest cała dzielnica, która zajmuje się właśnie praniem brudnych pieniędzy. I biedni rybacy z Somalii są zabijani, atakowani tylko po to, żeby oddać ten skromny dobytek, jaki mają, skromne pieniądze, jakie zarobią. Tak naprawdę jest to mafia. Znaczy, właściwie to przypomina sytuację trochę no, z czasów kolonializmu, bo to jest eksploatowanie właściwie bez względu na konsekwencje jakichś doraźnych zysków przez zachodnie kraje, tak jak tutaj słyszeliśmy, że to są tam odławiane ryby przez ten bogatszą część świata, flotę i to jest właściwie no, sami jakby nasza część, ta bogatsza, prowokuje, rozumiem, tego typu chaos, który tam potem powstaje. No i to też sprzyja, rozumiem, rozwojowi fundamentalizmu.
It's a difficult question. It's really difficult. I'm not a specialist of geopolitical way. To trudne pytanie, nie jestem specjalistą w dziedzinie geopolityki. I only know that I'm traveling in all the French country in Africa. Wiem tylko, że podróżuję po wszystkich francuskich krajach Afryki, francuskojęzycznych krajach afrykańskich. For example, I was in June, I was in Central Africa, in Bangui. Na przykład byłam... Bangui. Na przykład byłem w Afryce... Central Africa. W Afryce Środkowej, w Bangui. Which is an old French colony. Które Bangui jest starą francuską kolonią. I was in Chad last year as well, Chad. Byłem też w Czadzie w zeszłym roku. And I'm going in Algeria next week. Za tydzień do Algierii. And again in Djibouti in November. I w listopadzie do Djibouti. And in October in Congo. A w październiku będę w Congo. So just to say that I'm traveling a lot in all French countries. Więc mogę spokojnie powiedzieć, że bardzo dużo podróżuję po starych francuskich krajach. And I'm not for the colonialism, of course. Absolutnie nie jestem za kolonializmem. But we mustn't forget our past. Ale nie możemy zapomnieć o naszej przeszłości. It was a time when English people invited the world. Był czas, kiedy Anglicy podbijali świat. And the French as well. I Francuzi tak samo. Italian as well. So it was a time that I'm not responsible for that. I mean, and nobody is responsible for our past. Więc jest to czas, za który nie mogę odpowiadać, nikt tak naprawdę nie może odpowiadać za naszą przeszłość. And the only thing that I can do with my comic strip and drawings, it's going in Africa and working with children on the field to make them discovering drawing and painting, etc. Especially in the refugees camp I'm going. Jedyne co mogę zrobić, to jechać do Afryki i zajmować się dziećmi, pomagać im odkrywać rysowanie, odkrywać tworzenie komiksów. Naprawdę sprawia mi to przyjemność, zwłaszcza w obozach uchodźczych. That's it. We can, I mean, it was something we can do. We can't do anything about colonialism. It's done. It's done. Nie możemy nic zrobić teraz, jeżeli chodzi o kolonializm. Stało się, to się stało. Znaczy ja akurat miałem na myśli bardziej nas jako ten świat zachodu, bogaty świat zachodu, który właśnie eksploruje te biedne różne kraje, gdzie właśnie no, w imię doraźnych zysków jakichś korporacji no właśnie prowokuje to potem takie sytuacje jak upadek rządów, jak chaos, jak piractwo i fundamentalizm. I'm sorry, but we are a bit far away from what I'm doing in comic strip. I'm just trying to mixing literature, discovering countries, and speaking a bit about the situation in the countries I cross. But I'm not at all a specialist about, again, geopolitical. I'm sorry. You know, okay. Przepraszam, nie jestem, odeszliśmy troszeczkę od treści mojego komiksu, nie jestem absolutnie specjalistą w dziedzinie geopolityki, ja tylko podróżuję i chcę opowiadać to, co widzę za pomocą mojego komiksu. Okej, w takim razie wróćmy tutaj do treści komiksu i to jest komiks no właśnie osadzony w kontekście właśnie tym sytuacji na Półwyspie Somalijskim. Natomiast też to jest opowieść o męskiej przyjaźni, więc jeszcze gdybyś mógł opowiedzieć ten wątek właśnie Nikolasa, aka Freda, jak to właśnie, czemu na przykład uśmierciłeś tą postać? I can explain. When I travel in Africa, I can see all the desperation of these people. I mean, in Bangui, for example, in Central Africa, you can see the people in the morning. They have only one thing to think about is how I'm going to eat today. That's terrible.
Podróżując, widzę desperację tych ludzi i na przykład idealnym odniesieniem do tego będzie to, że widzę rano widzę ludzi, których jedynym zmartwieniem poranka jest to, co dadzą radę zjeść tego dnia. And I'm not a doctor, I'm not a political, I'm not from the UN. The only thing I know and the only thing I can do is drawing and going into the schools in this country and working with children. And after explaining that through my comic strip to the people, by books, I can speak about the situation in the field. Nie jestem lekarzem ani nie jestem politykiem. Jedyne, co mogę zrobić, to pracować z dziećmi, pokazywać im świat za pomocą rysunków i komiksów, a potem opowiadać w moich komiksach to, co widzę i to, czego doświadczyłam. Ten album jest właśnie, jest to komiks autorski, tak? Jesteś jego tutaj właśnie i twórcą warstwy plastycznej, grafiki, jak i scenariusza. Czy właśnie myślałeś w takim razie o tym, żeby nawiązać współpracę z jakimś scenarzystą? Mówisz, że nie masz tej wyobraźni, żeby być właśnie na takiej scenariuszowej, więc czemu właśnie nie podjąłeś takiej współpracy, czy też zamierzasz ją podjąć? I do both. I mean, I do every year at least two books where I write the story and I draw. Robię obie rzeczy. Co roku wydaję tak naprawdę dwie książki, w których zarówno piszę scenariusz, jak i tworzę rysunki. And I did other three or four books a year with a scenarist, with someone who writes. I robię również 3-4 książki co roku z jakimś scenarzystą. It's not the same exercise at all. Nie jest to ten sam wysiłek. For example, for this kind of book, I know the beginning, I know the end, but I don't know at all what it will happen between the both. Na przykład w tym komiksie znam początek i znam koniec, ale nie mam żadnego pojęcia, co wydarzy się w środku. And it's according the travel I do, the thing I see, the situation I see and I write, that I feed the book between the beginning and the end. Jest to związane z tym, że podróżuję i nie wiem, co mnie spotka, i wypełniam komiks moimi doświadczeniami. And my publisher is mad all the time. He said, oh, what happened with your story? We don't know. You still have 20 or 30 pages to do and we don't know what happened. And I told him, I don't know either. I will see. Mój wydawca jest bardzo zły ze względu na mój sposób tworzenia komiksów, ponieważ nigdy nie wie, co się stanie, i mówi do mnie często, że mam kilkanaście stron, które są niezagospodarowane, ale autor odpowiada, że on też nie wie, co się stanie i że trzeba poczekać. And it's really different with a scenarist, with a writer, because he writes his story and I do a storyboard with a scenarist, which is I don't do with this kind of book. Natomiast praca ze scenarzystą polega na tym, że scenarzysta pisze dla mnie historię, tworzy potem rysunki, cały storyboard. Natomiast jeżeli chodzi o ten komiks, właśnie praca wyglądała tak, jak mówiłam na początku, czyli autor znał początek i koniec i wypełniał komiks swoimi podróżami. To jest właśnie komiks reportażowy, podróżniczy. Czy w takim razie jakieś kolejne twoje albumy właśnie będą w podobnym stylu utrzymane? Czyli to również będą jakieś właśnie opowieści z jakichś konkretnych twoich kolejnych eskapad w takim właśnie duchu jak ten album? Czy to będzie coś zupełnie innego? But the following book of this one is about my father and my grandfather in Algeria. We used to speak about colonialism, and my father and my grandfather grew in Algeria, an old French colony, and I'm telling the story, but without saying it was good or it wasn't good, just a fact. Telling the story about a life. Następny komiks będzie opowiadał o moim ojcu i moim dziadku, którzy żyli w Algierii podczas kolonializmu.
I będzie on oparty na faktach. Autor nie będzie oceniał tego, co się stało, będzie podawał suche fakty, tak jak to wyglądało. And after this book, there's another one about the whiskey. Okay. I potem następna książka będzie do następnego widza będzie dotyczył whisky. Just facts and drinking. Tylko fakty i picie. And I did a book about children soldier in Central Africa. You know the story about this small children. They are kidnapped and they give them a gun and when they are 14 years old they can kill them, etc. And so. Zrobiłem też komiks dotyczący nieletnich żołnierzy, których porywa się z domu w młodym wieku, daje się im broń, mogą zabijać, muszą zabijać. But I just finished as well a comics book with the journalist about the cathedral in Paris, you know, Notre Dame de Paris, which is another style. Skończyłem też komiks w zupełnie innym stylu dotyczący katedry w Notre Dame w Paryżu. No, czyli z tego co słyszę, to robisz bardzo dużo w ogóle albumów, dużo projektów. Czyli jak rozumiem, już w tej chwili się zajmujesz wyłącznie tworzeniem komiksów, tak? Że to już ten rynek, potężny rynek frankofoński pozwala ci na to, że możesz sobie podróżować i po prostu spełniać się w swojej pasji twórczości komiksowej. We've got this lucky thing that in France and Belgium the market is really big. So there's space for a lot of author in France, but more and more we've got Italian and Spanish and people from Poland as well who are working for French publisher. But the market is still high in France and Belgium. We speak about more than 5,000 new comic strip a year in France. Mam to szczęście, że rynek we Francji i w Belgii jest faktycznie potężny. Mówimy tutaj o 5,000 nowych egzemplarzy, nowych tytułów rocznie, ale też zauważa się wpływy z innych krajów we Francji, na przykład z Hiszpanii czy z Polski. And we can find three categories of author. Możemy znaleźć trzy kategorie we Francji i w Belgii, trzy kategorie autorów. Beginners. Początkujący. They are not paid very well. Którzy nie są za dobrze opłacani. Medium, like me. Średni autorzy, tak jak ja. Means, I don't know, I sell maybe around 8,000 copies of one book, or 10,000 copies at the maximum. Którzy sprzedają maksymalnie 8,000, tak na przykład jak z tą książką, z tym komiksem, 8,000 egzemplarzy. And big author like, I don't know, Bilal, Rosinski, they sell billions of copies. I prawdziwe gwiazdy komiksu jak Bilal czy Rosinski, którzy sprzedają biliony kopii. So, and, but I can say I can eat and live with my comic strip. That's a fantastic thing because it's the job I dreamed to do when I was young, and it's what I'm doing every day. So it's fantastic. Ale co jest według mnie fantastyczne i co się liczy najbardziej, to że mogę wyżyć z mojej pracy dotyczącej komiksów, z mojego rysowania komiksów, więc jest to naprawdę to, o czym marzyłem będąc dzieckiem, i to fantastyczne. No, przecież tutaj właśnie padło nazwisko Grzegorza Roślińskiego, którego tutaj za chwileczkę będziemy gościć, ale jeszcze zanim tutaj skończymy spotkanie, no to oczywiście trzeba oddać głos, jeżeli ktoś z widowni miałby ochotę zadać jakieś pytanie naszemu autorowi, to proszę bardzo, jest okazja. No, a skoro nie ma, to w takim razie dziękujemy bardzo za spotkanie i za chwilę zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Roślińskim. Thank you very much.